Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną zupkę amerykańską. Ramen o smaku limonki, chili i krewetki. Habanero. Zobaczymy, czy ta zupka będzie lepsza od poprzedniej, czy tak samo smakowała. Waga to 85 gramów i 380 kilokalorii. Będzie to zrobione jak niektórzy Amerykanie na filmach robią, w kubku wojskowym. Na wielu filmach związanych z preppersami, z survivalem, właśnie w tego typu kubkach jest to robione. Więc zrobię i ja. Podobno to jest dość popularna zupka w Ameryce. Nie wiem, czy z tych tańszych, czy z tych droższych. Makaron należy ugotować, więc nie jest to typowy instant do zalania wodą. No tutaj też mamy tylko jedną saszetkę z bulionem. Niestety nie ma żadnych tutaj dodatkowych warzyw ani nawet oleju. Więc makaron ja sobie pokruszę i wrzucę do gotującej wody. Potrzebujemy 2 kubki amerykańskiej wody w granicach 470 ml to jest. Woda się gotuje. Można dodawać makarony. I makaron gotujemy 3 minuty. Starczy tego gotowania. No i mieszamy. Proszek jest koloru takiego pomarańczowego jak w poprzedniej zupce. Tamto myślałem, że ze względu taki kolor, ze względu na ten sos ostry, który niby miał to imitować. Ale jak widać, tu jest tak samo. Kubek jest taki gorący, że ta amerykańska łyżka się odkształca. Poprzednim razem też tak było. Szczególnie jak się dotknie samego dna. Pływają tu jakieś zieleninki. Może ze 2 sztuki. Kompletnie tutaj nic zielonego nie ma. A coś by się jednak przydało. Tak to wygląda. I można jeść. Najpierw sam bulion. Bardzo dobry, znacznie lepszy od poprzedniej zupki tego samego typu. Czuć moc chili. Jest to dość pikantne, chociaż nie aż tak bardzo mocno. Czuć też limonkę. Taki odświeżający smak jest. No i coś tam powiedzmy jeszcze, chociaż te krewetki to jest tutaj mało wyczuwalne są. Makaron. Makaron jest porównywalny do tych zupek koreańskich. Bardzo dobry. Nie jest to instant, tylko zwykły makaron do gotowania. Jest taki sprężysty. Znacznie lepszy od powiedzmy takich
tanich zupek. No bulion tu jest zdecydowanie lepszy od poprzedniego kurczakowego. Chociaż w sumie też nawet jakiejś tam rewelacji to nie ma. Może Amerykanie takie coś lubią. Niby taka popularna zupka, tylko nie wiem, czy popularna, bo jest tania, czy popularna, bo jest dobra, ale dla Amerykanów. No z tych dwóch na pewno wybrałbym tą. Poprzednia to była dużo gorsza, ale żadnej rewelacji ja tutaj nie widzę. No chociaż tam spróbować raz zawsze można. Łyżka od gorąca jeszcze bardziej się odkształciła. O ile tamtej zupki ja nie polecałem, no to tą jak najbardziej. Można sobie kupić, jak ktoś chce spróbować, co tam Amerykanie jedzą. Gdzie to oczywiście kupić? Jak zwykle będzie link pod spodem. Do tego niestety przydałoby się coś dodać. W moim przypadku trochę szczypioru. I trochę kurczaka. Szkoda, że tutaj nie ma żadnych warzyw dodanych. Wygląda to na taką tanią zupkę za złotówkę z najniższego marketu. Po dodaniu mięsa już jest lepszy smak. Trochę zielenizny. Jakieś to polepszenie jest. Więc to tyle na dzisiaj. I do następnego filmu. No dzisiaj zima jest na całego. Od kilku godzin pada i wszystko jest białe.